Cześć, ja się nazywam Jarek jestem tutaj drugi raz z rzędu i mega się cieszę z tego powodu, że ktoś niestety po moich ostatnich występach dalej chce mnie zaprosić. Zawsze jest fajnie mieć śmiesznego człowieka na konferencji. Niekoniecznie, żeby coś mądrego mówił. Ja obecnie pracuję w AllegroTech. Trzeci rok mi mija w jednej firmie. To jest bardzo ciekawy eksperyment, bo zbliżam się powoli, jeszcze chwila, będzie rekord w jednej organizacji. E, oprócz tego e, mamy przyzwolenie, więc jestem odpowiedzialny za nową konferencję, która powstaje teraz na naszym rynku. Pierwsza edycja 18 maja w łodzi Segfold. Założenie jest takie, że ma być grubo, tłusto, dużo rzeczy, których nie robimy na co dzień, bo chcemy troszeczkę pchnąć naszą branżę w inną stronę. Zapraszamy. Jestem jednym z organizatorów. Robię szkolenia obsesyjnie. Po prostu im jestem starszy, tym bardziej wchodzę głębiej w JVM-a i robię różne dziwne rzeczy, ale to nie jest ważne w tej prezentacji, ponieważ nie będzie o JVM-ie. To jest ten moment, kiedy ludzie mówią, buu, w końcu Jarek. Nie? to nie jest takie proste, nie mówić o JVM-ie. Porozmawiajmy, co, e, dziesiątka wyszła, nie? Co sądzicie na temat local type inference? Czy jest w ogóle sens, czy to jest fajne? Dziesiątka zabije Kotlina. Kurde, nie sprowokowałem. Dobra, słuchajcie, to będzie e, prezentacja o biznesie. I to jest jeden z niewielu tych momentów w Waszym życiu, kiedy zobaczycie starego, grubego, pan mówiącego o biznesie. Ponieważ niestety pracuję zawodowo. I tą samą reakcję ma mój szef. Niestety Jarek ciągle jeszcze pracujesz. I czasami niestety zdarza się tak, że ja muszę na tą produkcję coś wdrożyć. Chodzą legendy, że ja jeżdżę tylko po konferencjach. Niestety nie ma tak często konferencji i muszę czasami iść do biura. I chodzę i, i piszę jakieś systemy, i te systemy są na produkcji. I opowiem wam historię tego systemu. Ta prezentacja będzie na początku miała troszeczkę biznesu, potem, niestety, pojawi się kod. To jest ten moment, kiedy możecie zasnąć. I potem na koniec też będzie trochę biznesu. Dobra, słuchajcie. Ten projekt ma już rok. Zaczął się tak naprawdę gdzieś w okolicach czerwca, tak na poważnie. W kwietniu ubiegłego roku się zaczął. Próbowaliśmy, w czerwcu było oficjalnie. I to był taki moment w życiu zespołu, kiedy my byliśmy po półtora roku pisania krudów. Nie? Patrząc na krudy, nie macie takiego wrażenia, że nasza branża gdzieś popełniła błąd? 40 lat branży. Mówi się około 40 lat branży, bo, bo, bo tak naprawdę nie wiadomo kiedy można powiedzieć, kiedy był start oficjalnie. Mówi się, że to jest ten moment, kiedy powstał pierwszy komercyjny system w języku wyższego poziomu niż, niż Assembler i Scott Maszynowy. I przez 40 lat myśmy nie postrafili i nie potrafimy stworzyć rozwiązania, które pozwoli nam nie pisać krudów. Ja? I każdy z nas pisze krudy, i to, to, to jest OK, pieniądz musi płynąć. Ale przychodzi taki poziom frustracji, że mówisz jeszcze jedno mapowanie Jacksona na bazę. I nieważne, jak wymyślna jest baza pod spodem. Nie? Czy to jest Cassandra, czy, czy to jest relacyjna baza danych, czy to jest hive, czy cokolwiek, to zawsze jest mapowanie czegoś na tego JSona. Nie? Ja pamiętam takie czasy, że mieliśmy XML-a i wszyscy mówili, że kurczę, mapujemy XML, a teraz mapujemy na JSON. -a. Za chwilę pewnie wszystko będzie w YAMLu. Już widziałem takie pomysły, że może YAMLa wystawiać jako endpointy restowe. Fajnie. I przyszedł taki moment, że biznes mówi, słuchajcie, mamy nowy projekt. Greenfield, zero od początku i co? Nie będzie krudów. Wiecie, jaka była reakcja wśród moich programistów? To jest mniej więcej tak, jak świstaki wychodzą na wiosnę, nie? Gdzie, gdzie, gdzie? Ale co, możemy wszystko nowe? Biznes mówi, możecie? jak się daliśmy wciągnąć. I biznes zawsze przychodzi, on jest taki dziwny, bo on przychodzi z problemem. Wiecie, ja bym się kiedyś zastanawiałem, dlaczego tak dużo jest w naszej branży frustracji, i tak naprawdę konferencje są po to, i wiecie, po co was organizacje puszczają na konferencje? dlaczego HR za to płaci. Nie dlatego, żebyście się czegokolwiek nauczyli, bo nie nauczycie się nic w ciągu 45 minut. Tu chodzi o to, żebyście tą złą energię upuścili. To jest tak, światasz na konferencji. Dobra, jest okej, okay. niektórzy piszą fajne software, jest dobrze, jest dobrze. Może mi się kiedyś też kiedyś uda, nie? I przyszedł z problemem, i ta frustracja u nas w branży jest z tego, że my mamy swoje problemy, i nie dość tego jeszcze biznes przychodzi z problemami. Nie? To jest tak jak ja bym poszedł do biznesu i powiedział: słuchaj, no żona jest niezadowolona z pożycia. Nie? Na tej samej zasadzie. <laughs> biznes przyszedł i mówi: Słuchajcie, pracuję w Allegro, ci taki z pomarańczowym logiem. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co robią nasi użytkownicy. Tak naprawdę w tym danym konkretnym momencie, co użytkownik robi, tak? Czy on majteczki w kropeczki szuka, czy zabawki dla dziecka. Nie? I dlaczego czegoś nie kupił? A może dlaczego coś wsadził do koszyka i nie wiem, transakcja nie doszła do końca? Może w ostatniej chwili się zdecydował, że to jednak za drogie. Chcielibyśmy to zrozumieć, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników. Nie? Żeby łatwiej, bardziej precyzyjnie komunikować się z naszymi użytkownikami. Fajny projekt myślę. Nie będzie krudów chcemy zrozumieć ich zachowanie. I w tym momencie to jest taki, ja wiem, że na tej konferencji już padło to słowo biznes, trzeba zrozumieć, co robisz. I po prostu to jest jedyne, co wyniesiecie dzisiaj z tej konferencji. Wy musicie zrozumieć, co robicie, tak? Jaką domenę dostarczacie, bo niestety kodowanie jest czynnością mechaniczną. Uwierzcie mi, to jest ostatnia rzecz, którą powinniście robić. Powinniście unikać kodowania... Jak się tylko da. Nie? No wy produkujecie kod i potem ten kod trzeba utrzymać, pieniądze idą na utrzymanie, trzeba bugi naprawiać. Nie tworzysz kodu, nie ma problemów, nie? I myśmy przyszli, mówimy, dobra, marketing automation, tak? A co to jest? No, co sobie poczytacie? No i zaczęliśmy sobie czytać i próbowaliśmy zrozumieć tą domenę. Ściągnęliśmy nawet osobę, która się znała na tym, zaczęła na tłumaczyć, że to jest część tak zwanego marketingu cyfrowego. No i że tak naprawdę tam są cztery bardzo ważne aspekty w marketing automation. Chcemy właściwej osobie we właści właściwym kanałem, czyli mailem, pushem, tak? W zależności czy jest w tramwaju, czy siedzi w domu, czy, czy jest na stronie, e, czy preferuje komunikację mailową, czy, czy pushową, w odpowiednim momencie właściwym kanałem dać odpowiedź na właściwą odpowiedź na pytanie. Co kupić? No bo to jest to, z czego żyje nasze społeczeństwo. Budzisz się rano i pierwsze pytanie, co kupić? Nawet jeśli to jest bułka, nie? to też jest decyzja marketingowa. Marketing może zrobić wiesz, dużo w kwestii kupowania bułek. No i teraz my mówimy, ale słuchaj, no przecież mamy te narzędzia w Allegro. Nie? Mamy Business Intelligence, jeszcze takie stare, długie, grube, tłuste na, 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 na oraklu. No nie? Mamy nasze Big Data, mamy fajny cluster, mamy tam petabajty danych się toczą i w ogóle jest fantastycznie. Robimy Machine Learning, zaczyna się gadanie o Artificial Intelligence, mamy Recommendation Models, to przeprute na lewe strony. Po cholerę to jeszcze raz. Nie? Przecież masz te narzędzia. Nie? Marketing, o co ci chodzi? Nie? Puścisz sekwery na Hive'ie, 48 godzin później, będziesz wiedział, czy koleś chce kupić majteczki, a on już jest na, ku, na, kupuje, na kupnie biustonosza, nie? więc bez sensu. Dlaczego to nie działa? A dlaczego marketing, mając te wszystkie narzędzia, które kupiliśmy, mówi, przychodzi do deweloperów, mówi na klewcie coś. Ponieważ kluczowe w tym wszystkim jest ten właściwy moment. No bo skoro my wysyłamy wam maila o 8.30, a wy go odpieracie do 18.00 i z reguły wiemy z historii otwierania maili, bo przecież trakujemy i wszyscy jesteśmy do tego, do tego nie oburzajmy się, wszyscy to robimy. I e, większość nas z, 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 tak pracuje w takich firmach, które robią, śledzą innych. E, że my wiemy, że tego otworzysz o 18 i my się wymyślimy o 8. I te 18 tego maila otwierasz i bum, 48 maili od innych firm. No nie? Jesteś na końcu kolejki. I teraz nasz attention span kończy się w okolicy trzeciej reklamy dildo, albo czwartej ile reklamy środków na potencję. Już i tak poszliśmy na te strony kupować to co ważne. Więc nie dotrzemy do tego wiadomości marketingowej z, z, z Allegro, że poczujemy coś kupić. Więc moment, w którym my ci to wysyłamy, jest bardzo ważny. Bo może na przykład ty dojeżdżasz przez półtorej godziny tramwajem do pracy, siedzisz na telefonie, więc nie ma co ci wysyłać maila, ci, trzeba ci szarpnąć puszykiem. Nie? A może ty nie korzystasz z telefonu, lubisz ten swój stary, dobry laptop i musimy wyczuć, że ty w tym momencie właśnie jesteś na stronie, zalogowałeś się, machniemy Ci rekomendacją. Tak jak mój ulubiony portal Booking.com, największa choinka internetu. Bukuje ktoś bilety na ten hotel na Booking.com. To jest choinka internetu, nie? Ostatnie miejsce hotel w tym mieście. Wy to wierzycie, nie? <grystanie> <grystanie> Czterech twoich sąsiadów właśnie w tym momencie. No ale sprzedają, nie? I teraz nie możemy zrobić tego w tym właściwym momencie, dlatego że tych danych jest bardzo dużo. Wy klikacie w ten portale, siedzicie i naparzacie, nie? Więc, a, a czas jest ważny. <grystanie> To miał być slajd, nie załadował się. Dobrze. Bo o co tak naprawdę nam chodzi? Chodzi nam po pierwsze o coś takiego, co się nazywa by intent. Że Ty masz potrzebę zakupową, że Ty w tym momencie chciałbyś coś kupić, jesteś na zakupie, pokłóciłeś się na przykład, albo pensja przyszła. Te momenty zakupowe pojawiają się w różnych dziwnych momentach. Więc my wiemy, że Ty chcesz kupić, więc będziemy Cię smyrać nie? mailami, puszykami, podsyłać oferty, raty nie? i tak dalej. To jest jedna rzecz. To jest jedno pytanie, na które chcę odpowiedzieć. Drugie pytanie, na które chcę odpowiedzieć, to jest, wrzuciłeś coś do koszyka. Nie? No, no, no kupowałeś tam, znaczy powstazałeś takiego ostatnio książek za półtora tysiąca na Amazonie. Nie kliknąłem jeszcze kup. Czekam, aż am sprawdzam Amazonę, jakie ma algorytmy. Kiedy się zorientuję, że są książki w koszyku. Że kupiłeś? Że I teraz pytanie, dlaczego? Nie? Dlaczego nie kupiłeś zakup? Nie? Leżą te rzeczy w koszyku. Więc może ci przypomnieć, hej, masz coś w koszyku, może zapomniałeś. A może ktoś ci odciągnął do tego zakupu. Nie, jakieś ciekawsze rzeczy. Jakieś koty na internecie nie kupiłeś. To koty były. E, następna rzecz to jest to, że masz rzeczy w koszyku, które skończą się z ważnością. Tak? Ostatnie sztuki e, na magazynie albo towar, który ma e, skończony e, czas ważności. Musisz to kupić teraz, bo za chwilę po prostu to z tego koszyka zniknie. I my chcemy cię popchnąć i powiedzieć, ej. Zaglądnij, kup, wydaj hajs. I teraz, jak my to mamy wszystko i myśmy zrozumieli, co mamy do zrobienia, od tego, pamiętajcie, zaczynamy projekt. Kod powstaje na końcu, a najlepiej jakbyście go mogli zrobić tak, żeby kod nie powstał. I nie liczy się outsourcowanie do Indii. Bierzesz to wszystko i nagle sobie uświadomisz, że ten projekt byłby prosty, gdyby nie to, nie to miejsce, w którym jesteś. 400 mikroserwisów wściekłych, agresywnych, ale to nie instancji, różnych typów mikroserwisów. Każdy ma co najmniej 4 instancje, no bo wiadomo, dwa data center, w każdym dwa data center po jednej instancji, bo to reliability i całe te inne dziwne rzeczy. Czyli mamy 16 tysięcy springbootów ściekłych, czekających, na, żeby coś zrobić. No nie? I teraz masz te dane. Aha, i każdy mamy taką politykę, że każdy mikroserwis ma swoją własną bazę danych. Nie mamy szerowanych baz danych po prostu, bo to tak jak przy to kartce pewne części ciała urywa, jak macie szerowane bazy danych, tak? Mniej więcej ten sam efekt. Jak lubicie, jak wam urywa, spoko. Szerujcie sobie bazę danych. I to jest jeden problem, że nie Jeżeli mamy tych danych w jednym miejscu. Zakupy tutaj, oferty tutaj, kliki tutaj. Oprócz tego mamy tych, wiele tych strumieni danych z różnych miejsc. I na koniec myśmy zrozumieli, że marketing tak naprawdę chce coś od, na, od nas takiego, że my weźmiemy wszystkie transakcje w Allegro, wszystkie kliki w Allegro, wszystkie eventy biznesowe, które się pojawiają pomiędzy mikroserwisami, że do, dostał dodany produkt, usunięty produkt i tak dalej. Wrzucimy to do jakiejś magicznej kuli, nie? mail. Nie? I że ten mail będzie wysłany w odpowiednim momencie e, z odpowiednią treścią. I wyobraźcie sobie teraz bandę sześciu, mogę bandę mówić, bo ja z nimi pracuję, nie obrażam się. Gorsze rzeczy o nich mówię. I też się nie obrażają. I oni sobie siedzą po tych półtora roku pisania krudów i tak, żebyśmy szarpnęli jakiś domowy framework, tak? Może byśmy coś własnego napisali. Nie? I chodzi taka, taka, Czujesz w palcach. Nie? Ja mam tak, że czuję, że mówię, kurde, nie użyję frameworku, napisz od zera. I trzeba czasami zabić to uczucie. <słuch> i zainstalować springa, albo pozwolić temu uczuciu przepłynąć przez twoje ciało i zrobić dobre rzeczy. I o tym jest ta prezentacja. O tym, że w tym momencie wszyscy wam mówią, a, bo to nadinvented here, to jest zły syndrom, to jest antypattern, nie powinno się tego robić, reużywajmy, bo korzystajmy z wiedzy innych, a ja mówię, bullshit. Czasami to ma sens. W momencie, kiedy ty potrzebujesz czegoś, co mądrzy ludzie od biznesu nazywają competitive advantage. Coś, co cię wyróżni od innych. Okay? Coś, co spowoduje, że ty będziesz wyjątkowy. Security czasami w niektórych projektach nie czyni cię wyjątkowym, no to użyj coś czegoś gotowego, tak? Jeżeli yy, Wysyłanie maili nie czyni cię wyjątkowym, bo po prostu to jest część Twojego procesu, bo musisz wysłać maila zakupowego i wszyscy wysyłają maila zakupowego, że kupiłeś i potwierdź transakcję. Nie czyni cię to wyjątkowym. A jeżeli ty chcesz być wyjątkowy i wyróżnić się na rynku, to wynalezienie koła od nowa może mieć sens. Okay? Ja Wam powiem w jakich warunkach. Problem moim zdaniem też jest taki, że my mamy strasznie dużo takich uniwersalnych prawd przez nikogo nie w branży. To jest taka branża, że większość ludzi to są tacy niedoszły Paulo Coelho, nie? Taka prawda na zasadzie not invented here" syndrome, nie? Albo nie powinniśmy używać polimorfizmu, albo powinniśmy, albo interfaces are evil. I tak rzucamy sobie takimi tekstami i tak co roku na każdej konferencji co innego łykamy, wychodzi i wino no rzeczywiście, pingwinki. Ponieważ jak mój klasyk osobisty, każdy ma swoje, nie wiem, autorytety w życiu. Moim autorytetem jest Timothy Leary. Nie wiem, czy znacie zioma. Ziom już nie żyje przy takim trybie życia, jak on prowadził naprawdę. Kto zna Timothy'ego? No to słabo, słabo społeczeństwo. To jest człowiek, który propagował LSD. W tych dobrych czasach, kiedy można było i wszyscy wiedzieli, że branie jest OK. I on propagował LSD, był doktorem nauk psychologicznych, jeździł po uniwersytetach i tak jak ja prowadził wykłady i w czasie wykładów rozdawał LSD. jak ja bym miał tłumy tutaj, nie? I on kiedyś życzył takim tekstem, że powinniśmy myśleć za siebie i za każdym razem poddawać wątpliwość to, co człowiek ze sceny mówi. Ja też chcę, żebyście poddali wątpliwość to, co ja mówię. Ale po prezentacji w trakcie na razie poczekajcie. Dlaczego myśmy chcieli zbudować swój własny streaming, nie? swój własny marketing automation i swój własny streaming? Po pierwsze mamy bardzo fajną infrastrukturę, naprawdę bardzo fajną i to nie jest reklama Allegro, bo przecież nie kupujecie infrastruktury, ale mamy naprawdę bardzo fajną, ile razy to mogę powtórzyć, cudowną infrastrukturę i głupotą by było nie użyć tej infrastruktury. Żeby użyć istniejących rozwiązań streamingowych, musielibyśmy postawić nową infrastrukturę z boku, tak? jakieś te hajwy, hadupy, jarny i całą tą resztę. Tuningowalibyśmy to przez następne półtora roku, biznes by się zdążył po prostu dostać białej gorączki, a my byśmy dalej tuningowali Haiwa i Hadoopa. Więc stwierdziliśmy, że potrzebujemy rozwiązania, które będzie działać na naszym mezosie maratonie. Czyli w czym? w Spring okay. Z drugiej strony, mieliśmy w poprzedniego projektu dosyć niemiłe doświadczenia ze sparka, szczególnie jeśli chodzi o zużycie pamięci. Nieważne, nie będę złośliwy. Testowanie. Testował ktoś joby sparkowe. To, tego się po prostu normalnie nie da. To, to, to tak, no Ja wiem, no siwa broda, człowiek łysem, mniej więcej. Ja tak intensywnie jak ty nie testowałem. także. E, drugi problem jest taki, że te nasze joby musiały być tak zwanymi long running jobs. To nie jest tak, że mamy joba sparkowego, on wchodzi na klaster, po dwóch godzinach się kończy, zabawa zrobiona. To chodzi cały czas, no, bo ludzie cały czas klikają, więc mielibyśmy takiego never ending joba na sparku. Nie po to on powstał. Tak? A mikrobatching to nie jest streaming, żeby było jasne. Oni to nazywają streaming, a tak to jest pod spodem Żart. Więc jakie mieliśmy wyjście? E, I tutaj, e, dorobi, polska dorobiła się klasyka, Sławka. E, I zacytuję Sławka. E, rozwiązaniem wszystkich problemów ludzkości są sagi. E, który raz tutaj padają na tej konferencji sagi? Pewnie jeszcze padną kilka razy. E, ja wolę nazwę, którą kiedyś Sławek umieścił na blogu: e, Persistent Multilistener. On pewnie to komuś buchnął, ale się nie chce przyznać. E, Ponieważ to lepiej oddaje to, co robi, niż saga. Mówisz saga i człowiek mówi o kurze, no dobra, jakaś długa książka, tak? E, Persistent multi-listener lepiej oddaje to, co się dzieje tam pod spodem. Dlaczego? Po pierwsze, to nasłuchuje na eventy. Do sagi sobie przychodzą eventy, różne, tak? I tych eventów przychodzi wiele. To nie jest taki listener, który przyjmuje jeden event, potem zdycha, albo przyjmuje tylko jeden określony typ, typ eventów. On przyjmuje tych eventów wiele, z różnych miejsc. Co jest bardzo ważne, stan tego listenera, co w większości przypadków listenerów, e, jeśli jesteście świata Java, tak nie jest, jest persystentny. Czyli pomiędzy kolejnymi przychodzeniami, e, nadejściem kolejnego eventu, zachowujemy stan tej sagi, tego listenera. Pamiętamy, co przyszło do niego, co wyszło e, i tak dalej. Okay? I teraz, co myśmy zrobili? Zrobiliśmy tak, że dla każdego użytkownika. I dla każdego scenariusza, który się nazywa journey, czyli takie abandoned kart, porzucony koszyk, czy też, e, co tam było, e, Card expires, to jest osobny scenariusz. Każdy użytkownik Allegro może być w takim scenariuszu jeden raz, ale może być w tych scenariuszy wiele. Okay? Czyli mamy takie mapowanie, że każda saga to jest jeden scenariusz i jeden użytkownik. Czyli mamy ile sag. Mamy tyle sag, ile mamy scenariuszy w systemie razy ilość użytkowników Allegro. W najgorszym przypadku to nie jest duża ilość danych. Nie? No bo ilu jest Polaków? Pamiętajcie, mam taki dowcip wewnętrzny w Allegro, że niedługo jak będą się ludzie rodzić, to będziemy oprócz peselu dawać numerek w Allegro. Eee. Dobra. I to jest cały mój system. To jest wszystko. Okay? Tylko i wyłącznie dlatego, że myśmy się zastanowili e, nad tym, co mamy do zrobienia. Jest jakaś saga, ona przyjmuje jakiś event i czasami... Wypluwa z siebie event, a czasami z siebie eventu nie wypluwa. Bo czasami jest tak, że ty dodałeś coś do koszyka, saga zapamiętuje, okej, okay, koleś doda do koszyka i nic nie robi. Nie? Następnie przychodzi następny event, też, że dodajemy coś do koszyka i mówi: o kurczę, koleś rzucał pięć razy do koszyka, to może ja wyślę mu event, hej, masz rabat. Nie? Więc w tym momencie dlatego jest tu optional dla tych, którzy nie są świata drzewy, bo ten event czasami wysyłamy, czasami komunikację, czasami tej komunikacji do użytkownika nie wysyłamy. Jak to działa pod spodem, nie? To działa tak, że przychodzi event, z któregokolwiek z tych systemów, które mamy na zewnątrz, i mówimy, słuchaj, albo jest dla niego już saga, bo on już bierze udział w tym scenariuszu marketingowym, albo nie ma. Jeśli nie ma, to stwórz, jeśli jest, to zwróćmy istniejącą sagę. Przekazujemy ten event do środka. Po wyjściu zapisujemy, pamiętamy, musimy spersystować naszą sagę. No i jeśli mamy tamten obszar, Boże, kto wymyślił i w prezent, naprawdę. To jest consume. A panowie z Java też czasami mają głupie pomysły. E, tak patrzę i po prostu niedobrze się robi. E, robimy sejwa i jeśli był event, publikujemy go dalej. Nie? To jest cały kod. I mamy takiego event loopa w systemie, który chodzi po wszystkich eventach i wykonuje to w kółko. Nie? Do momentu, kiedy gdzieś po trzech miesiącach radosnego developmentu nagle znikąd pojawił się biznes. Po raz drugi. Bo oni się pojawiają w dwóch momentach. Kiedy zaczynasz projekt, Kiedyś powiedzieć, żeby Cię nakręcić, że jest fajny projekt, i na koniec, żeby powiedzieć, że nie ma hajcu, nie zdążycie. A oni się pojawili wcześniej, mówią, słuchajcie, bo mamy takie jedno małe wymaganie, myśmy wam nie powiedzieli. S oni są mistrzami w tym, nie? No Myśleliśmy, że się domyślicie. No ale ja się domyśliłem, że się nie domyślę. Yy, Mówi, wiesz to, bo to jest taka sytuacja, że będziemy potrzebowali takie momenty, kiedy coś ma się wydarzyć, ileś czasu po czymś. Tak? Czyli na przykład po dodaniu do koszyka, 5 godzin po dodaniu do koszyka, trzeba będzie sprawdzić, czy on w tym koszyku tego jeszcze nie ma, już nie ma, to znaczy, że kupił, a jeśli jeszcze ma, to wykonać odpowiednią akcję marketingową. No i my tak siedzimy po trzech miesiącach z developmentu i mówimy, no to żeście rozwalili nam design. Teraz tak w tym momencie, jak gdyby będziemy szli na skróty. No bo nie przemyśleliśmy, nie wzięliśmy tego pod uwagę, że będziemy mieli jakiegoś krona tam w środku. O, oczywiście chwila dramatu, rozpaczy, masowe zwolnienia, ja w tym projekcie już nie chcę pracować i w ogóle. Siedliśmy na chwilę i Bogu dzięki zawsze, ja mam taką, takiego opiekuna, to jest Alan Kay. Ja zawsze jak mam takie chwile zwątpienia w branży i w to, co robię, czytam sobie Alana Kay'a. E, co prawda to nie jest jego cytat, bo to jest jego znajomy, ale jak jest small talk, to jest Alan Kay i będzie dobrze. I w, czytałem ten artykuł. I kurczę, tak siądźmy i się zastanówmy, nie? że dobry język, to możemy tutaj tak naprawdę wstawić system, nie? Powinien być zbudowany wokół tak potężnej meta metafory, że moglibyśmy ją używać przez cały system. Jesteście ze mną? O co chodzi? Wyjaśnić, czy zostawić was własną myślą? Lisp. Dwie konstrukcje. Co ma lisp? Co jest albo funkcją... nawiasami macie to, to, jest, to jest kolejny mit w naszej branży. Tak jak wiesz, not invented here, albo na przykład java jest wolna i list ma nawiasy, nie? I powtarzajmy sobie to w kółko, może ktoś, ktoś uwierzy. Lisp ma dwie konstrukcje, coś albo jest funkcją, albo jest listą, nie? To jest koniec. Tak naprawdę funkcja też jest listą, z punktu widzenia lispa, jeśli chodzi o zapis, nie? Bo to jest zwana forma specjalna. E, co ma smalltalk? Albo coś jest obiektem, albo coś jest message'em. Jesteście w pomocy dwóch tych prostych konstrukcji zbudować wszystko. Nie potrzebujecie ponad 45 patternów z książek. Dwie, dwa pojęcia. I tak sobie siedziałem. Mówię, kurczę, a może to nie jest tak, że to, że coś ma się wydarzyć później w czymś specjalnym, wyjątkowym w systemie. No, bo przecież kron może być eventem. Nie? Czyli możemy zrobić tak, że w momencie, kiedy wychodzi, pojawia się sytuacja, że coś ma się wydarzyć później, to my wysyłamy event. I my zawracamy ten event przez pół systemu specjalnie, że wrócę, tylko po to, żeby on przeszedł tą ścieżką. Dobra? Czyli w tym momencie, dzięki tej prostej konstrukcji, że nie wprowadzamy jeszcze jednego bytu w system. Dwa to jest ok, trzy to jest... Uh -huh. Cztery trzeba by się zastanowić, czy system nie jest za duży. <laughs> Sorry. Dobra, tu. Więc teraz w naszym systemie mamy dwa byty. Coś jest albo sagą, albo jest eventem. Jeżeli przychodzi event dodać do koszyka, to my wsadzamy do schedulera wyślij mi event i potem już wszystko. Nie, mam nie mamy specjalnego przypadku, specjalnego wyjątkowego ifa, że coś zostało wzbudzone po jakimś czasie. I teraz trochę technologii. Jak stoimy z czasem? 20? Chyba pierwszy raz w się dojadę do końca. Eee, dobra, co mamy? My mamy Spring Boot'a. Mamy kawkę pod spodem i zawijkę w kawkę, czyli Hermesa. No bo mamy, z Java i Hazelcast'a. Castle. Dobra. I teraz ja spróbuję te wszystkie rzeczy skleić po co i dlaczego. Ten projekt był fajny, dopóki działa na jednej maszynie. No nie wszystko jest ok, dopóki działa jeden na jednej maszynie. I wszystko jest proste, dopóki, dopóki wszystko działa na jednym procesorze. To wszystko jest bardzo proste. Ponieważ my mamy stan. Nie? Persystujemy za każdym razem tą sagę z jakimiś licznikami, ile razy ktoś coś kliknął, w jakie produkty kliknął, w jakie kategorie i tak dalej, i tak dalej. I trzymamy ten stan. I teraz potrzebujemy ten stan rozproszyć na ileś tam maszyn, bo wiadomo, że będziemy mieli tam te 10 tysięcy eventów na sekundę, które wchodzą do naszego systemu, więc no na jednej tego nie obsłużymy. No więc pomyśleliśmy sobie, że jeszcze mamy dodatkowy problem, że zarówno Kafka, jak i Hermes, Hermes ma to do siebie, że on po http te inwenty nam rozrzuca i robi load balancing. Ja nie mam żadnej sticky, Ja nie mam gwarancji, że event od użytkownika Jarek zawsze trafi na tą samą maszynę. Nie mam żadnej, no nie? Kafka ma to do siebie, że raz na jakiś czas ma gorszy dzień i się rebalansuje. I nagle się okazuje, że eventy z jednej partycji docierają nie do tego node'a, do którego byś chciał i nie mamy stanu użytkownika, zaczynamy naliczyć liczniki od zera. Bajzel. Ogólnie nic nie działa tak, jak jest w dokumentacji, nie? I teraz dwa problemy. My musimy mieć pewność, że będziemy się w stanie skalować. A to jest ten moment tutaj, dobra. E, więc mamy, musimy mieć pewność, że nasza, nasze dane są tam, gdzie wykonujemy obliczenia. I jeśli coś jest prawdą i taką uniwersalną prawdą, to dane muszą być blisko. Data locality. Po to są cache w procesorze, po to mamy tysiąc innych rzeczy. Te dane, które obliczacie, muszą być jak najbliżej was. Nie, żeby w trakcie obliczeń nie sięgać po te dane prawą ręką przez lewe ramię. Następna rzecz jest to, że te agregaty, które budujemy, czyli sagi tak naprawdę, bo tam agregujemy jakieś, naliczamy wartości, muszą przeżyć pad Noda, tak, bo jak Node padnie, to nagle się okazuje, że nie będziemy w stanie wysłać jakiejś informacji do użytkownika, no bo straciliśmy stan, więc będziemy musieli na nowo naliczać te wszystkie liczniki. Paisel. Przychodzi w tym momencie cały na biało, to jakiś nie tak za bardzo, ale Hazelcast. Eee... I mówi, słuchajcie, bo ja mogę Wam rozwiązać ten problem z Afriko, jestem open source'owy. A my tak siedzi i mówimy, a myśmy Ciebie jeszcze nie używali. <laughs> nie mamy Cię w dependencjach, chodź, chodź, zaciągniemy Cię. I to była taka, taka, taka nieśmiałość pewna, bo myśmy nigdy nie używali Hazelcasta. Co prawda ja używam Infinispana jako data grida, ale Hazelcast... No nie, nie, z dokumentacji fajnie wyglądał, że niby jest Cache, że niby taki Redis dla Java, i jeszcze DataGrid, i nie wiem czy to się różni, ale jest fajnie. I tam jeszcze jedna rzecz była, o której zaraz wam powiem, więc no pasuje. Macie coś takiego? Macie nowy framework, macie problem biznesowy, przeczytaliście takiego flyera, nie? pierwszą stronę, i mówię, o, pasuje. A z tyłu czai się dokumentacja, że jednak nie. Co my zrobiliśmy? Wszystkie nasze sagi zostały wpakowane do ja, nauczka, do czegoś, co się nazywa rozproszona mapa w Czyli Czyli Mamy 8 16, w 16 momencie, mamy 8 węzłów, które obsługują cały ruch Allegro i rozproszyliśmy te dane po tej mapie. Teraz zawoła polega na tym w Custie, że każdy klucz będzie miał swojego ownera. Czyli będzie miał węzeł, który jest właścicielem tego klucza, co oznacza, że ta wartość przypisana do tego klucza znajduje się na tym węźle. Czyli jeżeli ja trafię na ten węzeł, to mam gwarancję, że te dane tego użytkownika są na tej maszynie. Nie muszę nigdzie daleko sięgać. No nie? O, oczywiście wiadomo, no tak ktoś mówi, do dobra, co z persystencją, jak ten wązeł wyleci. Heizer ma coś takiego jak Backup notes i on po prostu asynchronicznie albo synchronicznie, w zależności od konfiguracji, tutaj nie doczytaliśmy w pewnym momencie, e, robi kopię tych. E, tych danych. Rozpraszaj jeszcze raz te, te dane na inne węzły, że jak węzeł zejdzie, to macie przynajmniej jedną kopię na jednej maszynie, więc nie straciliście danych. I to wszystko jest trzymane w pamięci, więc co? Szybciutko. E, gdyby nie to, że czasami prądu nam brakuje w Allegro, to moglibyśmy nie mieć bazy danych w tym projekcie to byłoby cudowne. Prawie, prawie byłem w projekcie, w którym nie ma bazy danych. Ale ktoś w pewnym momencie powiedział, ty, a jak się wyłączy wszystko? No, no zdarza się, nie? I teraz, jak zrobić tak, żeby zawsze trafić na ten węzeł, na którym masz te swoje dane? Jedna rzecz, którą oferuje Hazelcast, to jest Nirkesh, czyli trzyma taką malutką kopię danych z innych węzłów, na wszelki wypadek, gdybyś trafił na zły węzeł. I myśmy to zaimplementowali, i byliśmy dumni, i poszedł Deploy, i był płacz. Ponieważ się okazało, że każdy put do Nirkesha inwaliduje wpisy w całym klastrze, ponieważ on nie wie, czy te dane są aktualne? Więc na wszelki wadek wysyła do wszystkich węzłów słuchaj, sorry, ja nie wiem, on zapisał, ale nie wiem, także zwinwaliduj, doczytaj to jeszcze raz, nie? Dwa tygodnie później stwierdziliśmy, dobra, no możemy zrobić tak, że nasz algorytm partycynowania danych, po których my rozsyłamy te dane po węzłach, użyjemy takiego samego algorytmu jak Hazelcast. No i żeśmy polegli, bo ten algorytm jest niebanalny, nietrywialny, trzeba byłoby się wpruć w bebek Hazelcasta, a myśmy już byli dwa tygodnie po terminie. I w tym momencie pamiętajcie, czytajcie dokumentację, uwynędznie, nie, czytajcie dokumentację. Do końca. Nie? Nie, nie wystarczy Hello World. Tu ci nic się nie zatrzymuje. Bo tam gdzieś w celuś dokumentacji było coś takiego, że jest taka metoda execute on key owner. Czyli wykonaj ten fragment kodu, tą sagę, na tym node, który jest właścicielem tego klucza. Gdybyśmy to przeczytali tę dokumentację na początek ze zrozumieniem, z cierpliwością, taką, z taką atencją, której potrzebujemy w tej branży, to byśmy wiedzieli, i byśmy się nie wpakowali w, w Nirkesza i nie, nie stracilibyśmy czterech kilku tygodni. I szacunku na dzielni. On będzie buczać. Dobra. Do tego wszystkiego zalaliśmy to betonem Eric's Java, żeby, że tak powiem, technologii nie było za mało. To jeszcze Eric's Java. Wpadliśmy na genialny pomysł. Kolejny dowód nie dokumentacji. Użyliśmy operatora merge w Eric's Java. Ja nie wiedziałem, że można hip tak. To, że może tak pamięć szybko wpierdzielać. No prawdę. Włączasz maszynę, patrzysz na, na, na ten, a tam po prostu hip, jakby jutra nie było. I out w memory, nie? Jemy tak 16 razy deployment pod rząd i mówię, kurde, no może kiedyś wystartuje, nie? No macie tak, ja się wiem, że śmiecie ze mnie, ale też tak robicie. tyle nas łączy. E, zauważcie, co nam dał z Java. Mamy wszystkie strumienie, tak? Tutaj mamy te publishery, to są wszystkie strumienie, które mamy w Allegro. Możemy sobie te strumieni mieć dowolną. Merdżujemy ją je w jeden wielki strumień. Na, na nich stosujemy kilka transformacji i operacji typu sprawdzamy, czy ten użytkownik nie jest gościem. To nie ma sensu do niego wysłać maili, bo jest gościem, więc i tak nie mamy jego maila. Robimy jakiś enrichment, bo latają jakieś puste ID oferty, a my potrzebujemy cen, więc z innych usług, pamiętajcie, mikrosługi, musimy dociągnąć te ceny. I to jest wszystko, nie? dzięki temu. No i na koniec, jeśli coś jest, to publikujemy. Stąd ta flat mapa tutaj. Ca. Cóż, to jest mniej więcej serwerownia po drugim wdrożeniu. Przed telefonem od CTO. Ponieważ merch potrzebuje własnego fretpool'a i jak mu nie dasz własnego fretpool'a, to zeżre wątki innych i spowoduje, że ci inni będą działać, ale ty nie. Następnie e, e, flat mapa w RX Java w jedynce, bo już mu jedynki, działa w ten sposób, że za każdym razem, kiedy wyłasz flat map, tworzy nową. Jesus, nie co się dzieje. E, nową subskrypcję, która powoduje eksplozję waszego hipu, jak nie ustawicie konkurencji level, co stoi jak tu boldem. Bezczelnie w boldem w Javadoku stoi, nie? Ustaw konkurencji level, ale po co? No i backpressure, nie? To jest ta rzecz, która, no, którą też dostaliśmy ładnie po łbie w tym projekcie, ponieważ no stwierdziliśmy, przyjmiemy każdą ilość eventów, ale zapomnieliśmy, że są święta. A święta wyglądają tak, że całe legro siedzi przed monitorami. Tak. Jebnie, jebnie. <grym> Miałem dyżur, słuchajcie wtedy. A najgorsze było, jak marketing wysłał wiadomość, że robimy darmoszkę z paczkami. To już nie było, to taki relaks. Dobra, leży. To jest fajne, czuć przełożenie tego, co się dzieje na zewnątrz w Twoim systemie. I to była nauczka od tego, żeby zrobić back pressure. Dobra, zawijamy do końca. Czego się nauczyłem w tym projekcie? Po pierwsze, tego i co chciałbym Wam przekazać. Primo, zrozumieć się domenę. Jeżeli e, ktoś mówi, że nie musicie zrozumieć domeny, bo to jest rola product ownera albo mitycznego, e, co się nazywa, jak to, customer proxy, czy jakiegoś innego agile'owego, e, skramowego pseudo mowa, wynalazku. Nie, to wy musicie zrozumieć. To wy. Nie ten jakiś mityczny człowiek, który sobie biega od projektu do projektu i on tego kodu nie dotyka i on ma w głowie jakąś projekcję tego, co mu powiedział klient, więc kolejna warstwa abstrakcji, tak? Product owner jest zbędną warstwą abstrakcji. On jest poczyniony po to, tylko że my jesteśmy słabi w komunikacji. I po to wynaleziono product ownerów. Tak samo jak project managerów i tych wszystkich ludzi z, z. no nie masz. Tak zwany mid level management. Musicie zrozumieć, bo w tym momencie będzie Wam łatwiej dopasować technologię. Nie będziecie dopasować technologii na bazie trendów i tego, że na przykład w tym momencie coś jest jazzy i sekcji, tylko dlatego, że pasuje. I nie będziecie się wtedy wcydzić, użyć czegoś dziwnego, bo będziecie wiedzieć, że to pasuje do tej domeny. Więc zrozumcie ją, błagam. Następna rzecz, systemy rozproszone są trudne i są trudniejsze niż są trudne. One są tak trudne, że w ogóle trudniej się nie da. Po prostu... To nie jest do ogarnięcia. Nie? Systemy rozproszone są do ogarnięcia w momencie, kiedy ty sam stajesz się systemem rozproszonym. Co można wzmocnić poprzez użycie alkoholu? <laughs> Ponieważ nie możemy bazować na kolejności eventów i nie możemy bazować w ogóle na tym, jak ten event będzie wyglądał. Mieliśmy eventy, które ktoś nam powiedział, słuchaj, będzie takie pole customer. No było w 80% eventów. 20% nie miało tego pola, bo przechodziło z innego systemu i ten system zapominał uzupełniać to pole. I co mi zrobisz? Nie? I Jason? Te rzeczy, którymi, które moim zdaniem fajnie było, gdybym wiedział, ale to człowiek zawsze mądry po fakcie, ale to ja wam sprzedam, więc wy będziecie mądrze, jeśli o to chodzi w tym wszystkim. Jak instalujecie bazę danych z paczki z deba i ona nie działa, to nie jest zła baza danych. Ona po prostu nie jest skonfigurowana. ok? Jeśli instalujecie cokolwiek, instalujecie to z paczki i potem ktoś mówi, ale nie działa, to jest taki krok, który się nazywa dokumentacja, przeczytanie, skonfigurowanie, testy. I dokumentacja, skonfigurowanie, przeczytanie, testy. Myśmy przez jakiś czas działali na domyślnych ustawieniach Hazelcasta, a potem się okazało, że Hazelcast ma na operacje synchroniczne tylko jeden wątek domyślny. Także mieliśmy 8 procesorów, ale jeden był wykorzystywany. Także postawiliśmy 32 instancje i zaczęło hulać, nie? Systemy przychodzą z domyślnymi wartościami i te domyślne wartości są dla środowiska devowego, Nie, Czytajcie, czytajcie, czytajcie. O, to. Musiałem to słowo użyć, bo to naprawdę ten projekt mi nauczy, żeby czytać dokumentację i mieć odrobinę cierpliwości, żeby dotrzeć. Ja wiem, że ona jest czasami źle napisana, nie? czasami kłamie, ale coś tam jest. Następna rzecz to jest właśnie zrozumienie biznesu. Myśmy na początku myśleli, że ten event, ten stream eventu musi być cały posortowany. Nie? bo musi być posortowany po czasie, bo ważna jest kolejność, więc cały stream eventów musi być globalnie posortowany. I teraz jest takie biuro w Krakowie, które pomyślało sobie, że może sortować 10 tysięcy eventów na sekundę w strumieniu. Nie dociera to Was, jak bardzo to było głupie. To ja Wam jeszcze powtórzę. Macie 10 tysięcy eventów na sekundę i chcecie to sortować. I to jest strumień. Teraz dotarło? Nam też to trochę zajęło. I okazało się, że to nie chodzi o to, że ten cały strumień ma być posortowany. My potrzebujemy posortowane te rzeczy w obrębie jednego użytkownika. Nam zależy na kolejności tych eventów w kontekście klików z jednego ciasteczka. Więc okazało się, że one przychodzą posortowane, bo zapewni nam to sticky session. Czasami przyjdzie, wyrwie się jakiś, nie? A, I będzie nieposortowane, to nam nie przeszkadza. I wiecie co? Konkurencji jest overrated. To jest fajnie wygląda. Z konkurencji jest jak z monadami. Można imponować znajomym, że się rozumie. Ale w większości przypadków, tak jak my, nasz system działa single threaded. To znaczy, saga jest na jednym wątku. I każdy użytkownik obsługiwany jest przez jeden wątek. Nie mamy konkurencji. Nie? E, bo okazało się, że kontekst switche kosztują nas więcej niż pakowanie wszystkiego tego na jedną kolejkę jednego wątku. Proste. E, taki prosty zabieg. Nie? Pozbyliśmy się konkurencji jednym zabiegiem. Pozbawiając się konkurencji. I na koniec jedna bardzo ważna rzecz, moim zdaniem. W tego typu projektach, jak bawicie się w streaming, i to też udowodniło, że zrobienie tego samemu dało nam większą kontrolę nad wydajnością. Bo mogliśmy naprawdę pogrzebać i streamingować ten system. Bo jak bierzecie jakieś flumy, czy, czy tam inne zabawki, no to nie będziecie wierzać do tego kodu open sourceowego i próbować go zrozumieć. Nie? Ciężko będzie. Latencji. W takich systemach, gdzie macie streaming, latencji będzie Was. Mordować. Będziecie wchodzić do, do, do biura, będziecie czuli, że gdzieś za rogiem czai się latencji z takim wypasionym nożem. nie? Zaraz się dojadę. Siadałeś do biurka i nasze było pierwsze pytanie przez kilka miesięcy, dobra, jakie mamy latencji na eventach. Nie? Jak było 80 milisekund, to tak było, kurczę, zwolnią nas. I co jest ciekawe, latencji nie jest trudne, tylko wymaga skupienia. Po pierwsze, garbage kolektor. Garbage Collector was dojedzie, bez względu na w jakim języku jesteście, chyba że C, chociaż On oni się też dorobili jakichś takich rzeczy. Wcześniej czy później la, e, Garbage Collector was dojedzie. Następna rzecz, która was dojedzie, to IO Operations. Tak? Wcześniej czy później będziecie musieli przeczytać z dysku, do, do, wyciągnąć coś z innej bazy danych, zagadać do innego mikroserwisu, to was zabije. Nie macie kontroli info nad tym. I to, co jeszcze zabija latencji, to jest wasz kod. Ok? E Przesłanie na koniec takie yy, dla jawowców. Są na sali? Lubicie tak GC Tuning, wejść sobie na Stack Overflow, minus xx, przekopiać, tak, po prostu przekopywać te opcje i będzie działało. Ja potem oglądam, jak czasami mnie ktoś zaprasza, żebym pooglądał. Ludzie lubią patrzeć, lubią jak prosić mnie, żebym patrzył na ich flagi w GC. Nie co? Ja też lubię. I widzę, że ustawiają flagi, które się wzajemnie wykluczają. Ja mówię, skąd to pan masz? No Stack Overflow musiało być dobre. Tuning GC to jest, to jest przestępstwo. Nie wolno tego robić. Wiecie dlaczego? Po prostu nauczy się alokować mniej obiektów. Są dwa sposoby. Albo optymalizujemy GC, albo robimy tak, żeby było jak najmniej alokacji. To jest pierwsze, przekazanie wysoki wydajnych systemów. Na krytycznej ścieżce aplikacji, która przyjmuje cały ruch, mamy zero allocations. Znaczy, wiadomo, że się nie zawsze da, ale schodzimy. Wszystkie systemy bankowe, low latency, high frequency trading, bla bla, mają także na ścieżce krytycznej. Nie mają alokacji i myśmy musieli tę lokację wykosić. Te alokacje będą przychodzić z różnych dziwnych miejsc. Serializacja. Jest ważna. Uciekliśmy z JSON, poszliśmy w kompletnie inny format serializacji krio, javowy, mocno pakowany. Logowanie potrafi zeżreć garbage collector i zabić wydajnościowo Waszą aplikację. Do takiego momentu, że myśmy chodzili po kodzie i usuwali logowanie. I system nagle odżył. Wiecie? Jeśli logujecie na sekcji krytycznej i za każdym razem każdy krok obkładacie logami, to kosztuje. Nawet jeżeli macie w handlerach ustawione, że A to jest cichy loger, to ten kod będzie wywołany, będzie jakiś ich sprawdzony, no nie? To może zabić. I jakieś dziwne biblioteki, które ktoś wam wciągnął na klaspafa, też. Operacje IO. Starajcie się pisać i stąd reaktywność. Ja wiem, że to strasznie wyświetlane słowo, ale to, to pomaga, nie? Wyciągnąć wszystkie operacje IO poza Wasz główny wątek wykonania. Nie ma. Przebacz, nie? System nie może czekać, system musi na lać. E <kluzł> I głupi kod. I teraz ja Wam sprzedam historię. E możemy włączyć kamerę. Żartuję. E teraz Jarek się pochwali, jak można dać czadu. Uwaga. Na krytycznej ścieżce naszego systemu mieliśmy taki fragment, który na podstawie urli, które os dana osoba kliknęła, podejmowaliśmy, robiliśmy taką normalizację tych danych i zawijaliśmy te eventy, tak po prostu, no, dostawałeś go gołego urla, trzeba było z tego zrobić jakiś znormalizowany event. I na podstawie ścieżki tego urla zgadywaliśmy, czy to jest zakup, czy to jest dodanie do koszyka, czy to jest y, przeglądnięcie oferty. W związku z tym, że Allegro jest starym systemem, to wiele tych samych funkcjonalności jest na tych samych ścieżkach. Nie? Tylko po prostu parametry urla są różne. No i co mogliśmy zrobić najmądrzejszego? No, regexpy. Nie? Przecież kurde, ja, czego jeszcze w tym projekcie nie było? Nie było regexpów. No i teraz tak. Mamy ścieżkę 20 url e, tak naprawdę regexpów takiej tablicy, i co robimy? No Najgłupsze, co możemy zrobić? Jedziemy URL po URL-u i sprawdzimy, czy pasuje. Co może pójść źle. Ja w przypływie fantazji tak sobie po prostu z randoma posortowałem te url -e i wsadziłem show item, który jest najbardziej popularną stroną w Allegro, na sam koniec listy. Więc musiał przejść dwa, 19 regexp'ów, zanim zmaczował, że ten URL to jest show item. I teraz popatrzcie, jak się zostaje bohaterami swojego domu. Naprawia się swój własny kod. Nikomu się nie mówi, że to ja napisałem. Robi się 14, tygodni, znaczy 14 dni ciężkiego researchu, odpalenia wszystkich możliwych narzędzi do debagowania. Na koniec jedna zmiana. PR życia. Ten PR dotąd wisi w firmie wydrukowany, nie? Jarek przesunął 20 linijek w górze RegExpa. I wydajność, także tak się tworzą legendy. Pamiętajcie zawsze komitować z cudzego konta. I ostatnie zdanie. Jak myśmy to skończyli pisać, okazało się, że jest Kafka Streams i Hazelcast Jet, które robią bardzo podobne rzeczy, ale myśmy dalej zostali na tym rozwiązaniu. Dziękuję Wam bardzo.